aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, la musique pas. Pokój wam, bracia, witajcie. Obchodzimy dzisiaj w kościele święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej i otrzymujemy słowo, które jakoś powraca i powraca nieustannie do nas. Znowu widzimy Chrystusa, który robi święty bałagan w świątyni. I tak zastanawiałem się, dlaczego ciągle to słowo jakoś nam towarzyszy, bo albo była rozmowa z Samarytanką i mówi, że nie na górze Garizim, nie w Jerozolimie, tylko w duchu i w prawdzie, ta nowa świątynia, którą chce. Albo właśnie ta Ewangelia o zburzeniu świątyni, albo inne tematy, inne Ewangelie, które mówią o tej nowej rzeczy, którą Pan Bóg chce. Wy jesteście świątynią Boga. Dlaczego powraca? Ja widzę, że dlatego powraca, bo ja ciągle gdzieś mam w sobie to pytanie i ono powraca do mnie i nie daje mi spać. I bardzo chciałbym, żeby to pytanie rodziło się z tej gorliwości, o której dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że to jest gorliwość o dom Twój pożera mnie, że to jest ta gorliwość, a nie jakaś moja nerwica i moje czarnowictwo i jakieś zdenerwowanie na to wszystko, co się dzieje. To słowo bardzo mi pomaga dzisiaj, powiem wam szczerze, bo dzisiaj widzę Chrystusa, który wkracza do świątyni i właśnie robi bałagan. Ale nie widzę tutaj żadnego zdenerwowania. Bo niektórzy, słuchając tej Ewangelii, usprawiedliwiają swoje oburzenie święte i zdenerwowanie i te teksty, że też nienawidzę tego Kościoła. Nie widzę tego tutaj. Widzę, że Chrystus owszem robi bałagan, ale robi święty bałagan. I ten święty bałagan jest pewnym znakiem proroczym. Znakiem proroczym, który Chrystusa kosztuje życie. Powiemy, że to te trzy dni, o której tutaj Chrystus mówi, że zburzcie tę świątynię, ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo, to mówi od swojej śmierci. O tym, żeby wybudować tą świątynię i to, co czyni znak tego zburzenia, że to się musi wszystko powywracać, żeby on mógł wybudować nową świątynię, to płaci ceną swojego życia. Bo to właśnie tam dokonuje się to, co zapowiadał prorok Ezechiel, co czytamy dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, że woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza i płynęła wzdłuż stepów, rozlewała się po wodach słonych. I wtedy wody, te wody słone, wody śmierci, stają się zdrowe. I dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione i sprawią, że na brzegach tego potoku wyrosną drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Czyli dzięki tej wodzie jest możliwość powrotu do tego początku, o której Chrystus mówi. Bo na początku tak nie było. Jest powrotem do tej bliskości z Bogiem, jakiej kosztowali pierwsi rodzice, do raju. Właśnie dzięki temu, że on wchodzi w śmierć i daje sobie otworzyć bok. Prawy bok jest, nosi na sobie ranę, w której wypłynęła krew i woda. I to jest ta rzecz, która dzisiaj przychodzi. Chrystus czyni znak proroczy, który wypełnia ofiarą swojego życia. I też te słowa, które dzisiaj padają, nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Dlaczego musi dokonać się to wszystko? Dlaczego ten znak proroczy? Dlaczego to słowo na przykład przychodzi dzisiaj w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które widzę? Bo uczyniliśmy z domu ojca, czyli kościół, który ma być domem ojca, uczyniliśmy targowisko. No targowisko, no wolny targ, no idźcie na wolny targ. Każdy przychodzi i wybiera sobie to, na co ma ochotę. Idzie ze straganu do straganu. Zrobiliśmy. Nie chcę kontynuować tej myśli. Myślę, że jest to jakoś bardzo oczywiste to porównanie. Zrobiliśmy serwis, zrobiliśmy pióro parafialne, zrobiliśmy
poduszpasterstwo sakramentalne, kiedy każdy przychodzi i bierze to, na co ma ochotę. Ale to nie jest dom Ojca. I to słowo jest na tyle prorocze, że przyjęte daje możliwość działania Chrystusowi, który ma moc dać swojego Ducha Świętego, który na tych ruinach, na tych zgliszczach wybuduje nową rzecz. Te ruiny nie przerażają. Święty Franciszek, kiedy Bóg mówi do niego, idź odbuduj mój kościół, idzie do tych kościołów, które widzi w tej dolinie i rzeczywiście to jest ruina, ale pośrodku tych ruin odnajduje Chrystusa. Chrystusa, który właśnie mówi, idź odbuduj mój kościół. Te ruiny są wezwaniem do tego, żeby gorliwość o dom Pana pożerała mnie, żeby mnie spalała, żeby ogień przyszedł. Jeżeli ten ogień nie przyjdzie i nie dam się poprowadzić Panu w tej Jego gorliwości, żeby ona nie płonęła we mnie, żebym podjął to działanie odbudowy Kościoła. Jeżeli powiem sobie, nie, ja mam inny plan, ja chciałbym wrócić do tego, co było, do tego Kościoła z mojego dzieciństwa, tradycji, zwyczajów, form, nabożeństw, tak jak to pamiętam, tam to było dobre. Pamiętacie, to Chrystus mówi, kto się napił starego wina, nie chce nowego. Mówi, że niedobre. Wiecie, co się stało ze świątynią jerozolimską? Bo oni widzieli ten znak wypełniony w śmierci Chrystusa. Ci, którzy przyjęli Ducha Świętego, rozpoczęli świętą podróż ku temu budowaniu tego domu Ojca w duchu i prawdzie. Natomiast ci, którzy chcieli wrócić do konserwowania tego, co było, nie dali się pociągnąć, doświadczyli, że w 70 roku, czyli 40 lat po tym wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, po zesłaniu Ducha Świętego, zobaczyli, że wojska rzymskie wtargnęły do świątyni, zburzyły świątynię, spaliły wszystko i wszystko zostało utracone. A potem, po paru latach, zostali w ogóle wygnani, ponownie wygnani z Ziemi Świętej. Na dłużej niż 70 lat. Większość z nich do dzisiaj żyje w diasporach po całym świecie. A więc jest ten znak, który wzywa mnie, no właśnie, do czego mnie wzywa? Bo zadaję sobie pytanie, Panie, do kogo mówisz tę przypowieść? Pamiętacie tę Ewangelię? Kiedy Chrystus mówi o tym przyjściu, o oczekiwaniu na przyjście, o tej czujności, która jest potrzebna, ich będą przepasane biodra wasze, zapalone pochodnie, oczekujący przyjścia Pana, żeby mógł was zaprosić na ucztę, żeby mógł was posadzić przy stole, żeby mógł wam usługiwać. A Chrystus, Piotr się wtedy go pyta, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? I Chrystus mówi, a któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydawał jej żywność? To jest słowo do nikogo innego, tylko do mnie, jeśli się odczytuje. To, co przychodzi, jest do mnie, bo ja zostałem ustanowiony jako sługa w tym domu nad domownikami Boga. Bo komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Myślę o sobie jako prezbiterze, o tym nowym sposobie funkcjonowania. Wiele razy słyszałem, że Kościół potrzebuje nowego sposobu funkcjonowania prezbiterów, biskupów. Jest takie słowo, które dzisiaj zaprasza mnie do nawrócenia, wiecie? Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z całą czystością. Bo jestem postanowiony nad rodziną odbudować dom Pana, odbudować więzi, które są więzami rodzeństwa, więzami przyjaźni, w których możemy się wznosić w tym wspólnym budowaniu tej świątyni, prawdziwej świątyni Boga, jaką chce ją mieć Bóg. I to zaprasza mnie dzisiaj do nawrócenia. Chcę pozwolić Panu poprowadzić się w tym nowym sposobie funkcjonowania jako prezbiter, który jest ustanowiony sługą nad jego domem. Jestem gotowy otworzyć się. Jestem gotowy zająć, tak jak Chrystus, te ostatnie miejsce, być sługą. Nie ma innego sposobu. Być sługą, być niewolnikiem.
Święty Paweł w liście do Tymoteusza pisał tak: zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. No, to są te słowa, które ja słyszę dzisiaj do siebie, że te wszystkie znaki zapraszają mnie do tego, żeby wziąć udział w tej gorliwości Pana, wziąć udział w tym Jego spełnieniu się, tego znaku proroczego, który widzę na moich oczach, się spełnia, te ruiny, żeby odbudowywać Kościół. Ale myślę, że to nie jest słowo tylko do mnie, jako do prezbitera, to jest słowo także do ojców bardzo mocne. W sensie myślę, że do wszystkich nas, którym Pan wiele więcej dał, prawda? Jeżeli nas wezwał, wprowadził nas do wspólnoty, doświadczyliśmy Kościoła, no, mamy pewną misję do spełnienia, odbudowy tego Kościoła. To jestem przekonany. Ale myślę, że to nie tylko to. To jest również słowo do ojców. Dlatego, że dom jest tym pierwszym Kościołem, pierwszym doświadczeniem tej Bożej rodziny, gdzie ojciec ma funkcję starszego, ma funkcję głowy. I jak nigdy, wiecie, słyszę te słowa, które ostatnio słuchaliśmy z listu do Efezjan. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, której towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Ta odpowiedzialność za to, żeby głosić słowo, żeby kochać, dając zranić siebie, żeby nasze serce było otwarte, żeby wypłynęła krew i woda, kochając tych, którzy mają skazy i zmarszczki. Czy to żona, tutaj jest mowa o żonie, ale jest mowa także i o dzieciach, prawda? Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Cokolwiek czynicie, serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Kiedy będziemy służyć Mu, przegrywając pojedynki na argumenty, nie wchodząc w to, kto ma rację, a kto nie ma racji, tylko kochając, trwając przy słowie, będąc cierpliwym w tym głoszeniu słowa, czy to na laudesach, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, modląc się, oddając, otworzyć sobie bok, przyjdzie to wiekuiste dziedzictwo. To ta rodzina będzie tą świątynią Boga. Będzie ten kult w duchu i prawdzie. I na zakończenie, wiecie, jest ten piękny psalm, który Pan wkłada w nasze usta. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry spadły w otchłań morza. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi. Czyż nie piękne słowa? Życzę, abyśmy mogli naprawdę z całego serca wykrzykiwać ten psalm 46 dzisiaj, wierząc, że ten znak proroczy, który spełnia się na naszych oczach poprzez tą naszą gorliwość, która polega na tym, że pozwolimy otworzyć sobie bok, mając tą gorliwość o dom Pana, pełniąc tą posługę taką, jaką mamy, czy to jako prezbiterzy, czy jako ojcowie w domach, czy jako wspólnoty, których Pan powołał poprzez swojego ducha w tym Kościele, dając swoje życie, zobaczymy te wielkie dzieła Boga, których On chce dokonać. Ten Kościół według zamysłu Boga, dom Ojca, w którym jesteśmy rodzeństwem. Tego życzę Wam, życzę sobie, bracia. Pokój Wam, bracia. Dobrego dnia.